Szanowni Państwo, możemy powolutku zaczynać nasze spotkanie. Mieliśmy okazję zwiedzić zakład Sherbena Unia S.A. Zakład, który, jak Państwo wiedzą, ma niezwykły jubileusz, 180 lat tradycji. 180 lat to piękny wiek. Dzięki pracy, zaangażowaniu tutaj kilku pokoleń osób udało się doprowadzić do tego, że ten zakład funkcjonuje, ma się dobrze, ale o tym wszystkim doskonale opowie nam pan prezes Andrzej Herma. Miał być z nami również pan prezes Leszek Jurasz, prezes Zetkamy, jednak z przyczyn niezależnych od nas i jakichś tam innych obowiązków zawodowych nie dotarł do nas, więc cały, że tak powiem, ciężar odpowiedzialności za odpowiedzi spadnie na pana prezesa Hermę, ale znając pana prezesa, wiem, że na pewno da sobie radę. Może pozwólcie państwo, że zacznę. No panie prezesie, najkrótsze pytanie, jak to się udało? Znaczy, na pewno nie było prosto, bo tak jak tutaj pan na wstępie powiedział, no historia jest bardzo długa, 180 lat, to zresztą tak wszyscy państwo doskonale wiecie, firmy w tym okresie przeżywały różne okresy. Wiele firm startowało razem z nami, czyli w 1832 roku, czy w latach podobnych. I niewiele z tych firm przetrwało do dnia dzisiejszego i funkcjonuje tak dobrze, jak funkcjonuje obecnie Sherbena. No, na pewno wielką zasługą, że Sherbena może dzisiaj obchodzić ten wspaniały jubileusz 180-lecia, to jest zasługa głównie pracowników, którzy od pokoleń są tutaj związani z tą firmą. Pracowali tutaj dziadkowie, rodzice naszych pracowników, teraz już zaczynają pracować dzieci tych naszych pracowników. Świadczy to o wielkim przywiązaniu, utożsamianiu się pracowników z firmą. No, należy podkreślić również wielkie zaangażowanie naszych pracowników w wykonywaną pracę, wielką fachowość naszych ludzi, ale również bardzo są otwarci na wszystkie nowe inicjatywy, które wdrażamy w firmie. No i to, co ich charakteryzuje, to wielki upór w dochodzeniu do celu, który sobie wyznaczamy. Są to takie cechy charakterystyczne tutaj dla ludzi zamieszkujących te piękne okolice, dla górali żywieckich, którzy właściwie od zawsze byli przyuczani do ciężkiej, solidnej pracy. Także no, pozwolicie państwo, że również tutaj w tym momencie przy państwie pogratuluję całej załodze, bo to jest sukces właściwie załogi, że tak możemy taki wspaniały jubileusz świętować. Natomiast oczywiście musimy pamiętać również i o firmach zewnętrznych, bo bez naszych klientów, kontrahentów, no firma by też nie istniała, nie funkcjonowała. Zresztą tak, żeście państwo widzieli, cały czas tam podkreślamy wagę i znaczenie naszych odbiorców, dzięki którym właściwie firma funkcjonuje i istnieje na rynku. Oni zapewniają zbyt naszych produktów, ale również bardzo sobie cenimy współpracę z firmami, które dostarczają nam różnego rodzaju materiały, surowce niezbędne do produkcji oraz świadczą nam różnego rodzaju usługi, które również pozwalają funkcjonować w firmie. Także no, również jesteśmy bardzo wdzięczni naszym dotychczasowym partnerom i kontrahentom. Mamy nadzieję, że ta nasza współpraca będzie się dalej tak dobrze układała, a może jeszcze lepiej, i że Sherbena łącznie z tymi firmami będzie się dalej rozwijała i rosła w siłę. Czy mamy jakieś pytania ze strony państwa? Przed spotkaniem wiem, że tych pytań było sporo, więc oddaję pana prezesa do państwa dyspozycji. Powiem szczerze, że tak bardzo się kryzysu nie obawiamy. Znaczy, mieliśmy już przykład 2009 roku, kiedy taki kryzys, jeszcze głębszy niż ten, który zapowiadają teraz na rok 2013, sięgnął właściwie wszystkich przedsiębiorstw tutaj u nas w kraju. Natomiast Sherbena była jednym z nielicznych przedsiębiorstw, które sobie całkiem nieźle radziła w tym okresie. I odnotowaliśmy w tym okresie niewielki spadek przychodu ze sprzedaży. Był to na poziomie kilkunastu procent, gdzie pozostałe firmy albo miały kłopoty i w ogóle się nie utrzymały na rynku, albo miały spadek w przychodach rzędu 40-50%. Dzięki temu, że nasze wyroby trafiają do różnych gałęzi przemysłu, mamy sporą taką dywersyfikację. Właściwie jak popatrzymy, to ta śruba do każdego, właściwie do każdej gałęzi przemysłu jest potrzebna. I nigdy nie jest tak, że wszystkie branże jednakowo w tym samym czasie mają kłopoty, przeżywają trudny okres. Zawsze jest tak, że część ma trudny okres, inne akurat w tym czasie gdzieś pozyskują środki, gdzieś tam się rozwijają. I właśnie dzięki temu, że mamy taką dywersyfikację dla naszych odbiorców, udaje nam się przechodzić na trudne okresy. Natomiast oczywiście również no, plan taki awaryjny na ciężkie czasy mamy też przygotowany w ramach grupy, w której pracujemy. Również na te tematy rozmawiamy. Każda ze spółek miała obowiązek jakby przygotować się i przedstawić na takich cyklicznych naszych posiedzeniach zarządów spółek,
co zamierza zrobić ewentualnie w przypadku znacznego obniżenia przychodów ze sprzedaży. I jesteśmy przygotowani również na taki trudny okres czasu, także tak dosyć optymistycznie patrzymy na przyszłość. Natomiast ja mam cały czas nadzieję, że ten trend wzrostowy, który spółka odnotowuje od kilku lat, będzie dalej utrzymywany i że uda nam się ku radości naszych właścicieli, całej załogi, no i również mojej, ten trend dalej utrzymać. Mamy się czym pochwalić. Powiem Państwu, że w 2010 roku sprzedaż nasza wyniosła 80 milionów złotych w skali całego roku i wygenerowaliśmy zysk na poziomie niecałych 4 milionów złotych. Natomiast już w 2011 osiągnęliśmy przychody na poziomie 116 milionów złotych, a zysk netto wygenerowany to był 10 milionów złotych. Czyli obrazuje to tą dynamikę i ten trend, który jest u nas w firmie. No, udało się to dzięki odpowiedniemu zmotywowaniu załogi, wprowadzeniu nowych rozwiązań w firmie, pewnych procesów, zmiany procesów, które były, również pewnej restrukturyzacji, reorganizacji przedsiębiorstwa, ale również przyjrzeliśmy się dokładnie asortymentowi, którym produkujemy, jakie marże, na których produktach uzyskujemy. Ustaliliśmy sobie pewną strategię dla działu marketingu, co chcemy zdziałać na rynku. Zaczęliśmy walczyć o nowe rynki zbytu i bardzo fajnie nam się rozwijają rynki skandynawskie, gdzie właściwie w poprzednich latach żeśmy prawie w ogóle nie istnieli, a widać bardzo dużą dynamikę już rok 11 do 10 i ta dynamika w tym roku nam się dalej utrzymuje. Również rynek Wielkiej Brytanii, rynek francuski, który jest taki dosyć hermetyczny i ciężki, ale gdzieś tam nam również się udało zaistnieć. Także tak jak powiedziałem, dzięki tym wszystkim działaniom, poszerzaniu tych nowych rynków, wprowadzaniu jakichś nowych wyrobów, uważamy, że to ochłodzenie gospodarcze, bo tak bym nie nazywał tego jakimś tam kryzysem, ale takie ochłodzenie gospodarcze nie powinno negatywnie wpłynąć na naszą działalność. Jesteśmy też jedyną firmą w kraju, która posiada dwie technologie produkcji elementów złącznych, czyli śrub, nakrętek, nitów. Produkujemy te elementy w technologii na zimno i na gorąco, tak jak Państwo mieli okazję zobaczyć podczas tego krótkiego spaceru. Powoduje to, że mamy bardzo szeroką gamę naszych produktów. Produkujemy od takich małych śrubek, od M5 do śrub M64, no to są już sporych rozmiarów śruby. Nie ma w kraju drugiej takiej firmy, która mogłaby produkować w takim samym zakresie elementy złączne, jak produkuje śrubena. Mamy konkurencję oczywiście, są firmy, które produkują, ale albo specjalizują się w produkcji na zimno, albo mniejsze firmy, które specjalizują się w produkcji na gorąco i nie stanowią jakiegoś tam większego zagrożenia i konkurencji dla śrubena. Największym dostawcą to jest Huta Zawiercie. Aktualnie to jest, jeżeli się dobrze orientuję, amerykańska grupa działająca w Zawierciu i tutaj mamy największe dostawy z Huty Zawiercie. Mamy również skład taki konsygnacyjny u siebie otwarty, gdzie materiał z huty jest na nasz plac składowany, a my stajemy się właścicielem tego materiału dopiero w momencie, kiedy go pobieramy i zostajemy obciążeni fakturą za pobrany materiał. Natomiast największym naszym odbiorcą to jest taka znana hurtownia Wirt Industry z Niemiec. Sieć potężna, właściwie obejmująca cały świat. No i tutaj to największe obroty odnotowujemy właśnie z tą firmą. Eksport jest na poziomie 60% u nas w firmie. 40% dostarczamy tylko na rynek krajowy, natomiast 60% w eksporcie, z czego największa liczba trafia na rynki krajów Unii Europejskiej. A takim największym rynkiem to jest rynek niemiecki, gdzie oprócz tego Wirta również takie hurtownie jak Rayer czy Deutsche Bahna, gdzie również posiadamy certyfikat Q1 i jesteśmy kwalifikowanym dostawcą audytowanym co roku przez Deutsche Bahnę i bezpośrednio do Deutsche Bahny również dostarczamy nasze wyroby. Trafiają również na rynki skandynawskie, tak jak już wspomniałem, austriacki, szwajcarski, kraje dawnego obozu socjalistycznego, ale również do krajów takich egzotycznych, jak gdzieś do RPA dostarczamy nasze wyroby, poprzez naszych kooperantów, nasze firmy współpracujące z nami, również do Ameryki Południowej i do Północnej. W 2009, kiedy zacząłem pracę w firmie, to był gdzieś październik, koniec października, średnio miesięcznie produkowaliśmy na poziomie 1100-1200 ton wyrobów wyprodukowanych, to był już dobry miesiąc. Aktualnie produkujemy średnio około 1400 ton. Czyli widać tą dynamikę, ten przyrost. Czyli te 1400 ton to jest taki średni poziom produkcji u nas w firmie. Produkcję całą rejestrujemy w tonach, ponieważ sztuki to nie za bardzo to jest jakieś adekwatne, ponieważ produkując w dziale na zimno drobne,
śrubki. Można bardzo dużo tego produkować, ale tonażowo jest niewiele. Dlatego też przez ten układ asortymentowy, no to tak byśmy nie wiedzieli za bardzo, co się w firmie dzieje, łatwiej nam jest poruszać się tutaj i opierać się na tonażu. Na pewno jesteśmy konkurencyjni cenowo, natomiast nie za wszelką cenę. Nie staramy się obniżać ceny naszych produktów. Nastawiliśmy się właśnie na uzyskanie odpowiedniego poziomu marży. Jeżeli tego poziomu nie uzyskujemy, no to po prostu odstępujemy od jakiegoś tam przetargu czy dostaw dla danego odbiorcy. Ale dzięki również uznanej już jakości naszych produktów. Zawsze produkowaliśmy wyroby w najwyższych standardach, najwyższej jakości. Poza tym ten nasz park maszynowy, doświadczenie naszych pracowników pozwala nam produkować wyroby nie tylko takie standardowe, zgodnie z normami, ale również takie, jak oczekuje klient i potrzebuje, czyli takie wyroby rysunkowe, niestandardowe, jak nazywamy u siebie w firmie. I dzięki temu właśnie gdzieś wygrywamy z tą konkurencją naszą. Nie nastawiamy się, tak jak powiedziałem, tylko na standardy, a bardziej właśnie nawet chcemy od standardów odchodzić, bo tutaj to rynek jest opanowany przez producentów chińskich, z Tajlandii, w ogóle z tych krajów wschodnich dociera tutaj do Polski, czy w ogóle do Europy i ceny są bardzo zdołowane. W związku z tym staramy się bardziej przechodzić na takie wyroby bardziej odpowiedzialne, w wyższych klasach wytrzymałości, a poza tym takie bardziej skomplikowane wyroby i dzięki temu gdzieś tam wygrywamy na tym rynku. Certyfikatów mamy sporo, no oczywiście 9001, mamy również certyfikat zarządzania środowiskiem 14001, Było to konieczne, jeżeli chcieliśmy rozpocząć współpracę z krajami skandynawskimi, bo tam jest wymóg współpracy tylko z takimi firmami, ale również mamy ten certyfikat TS, który upoważnia nas do produkcji elementów dla motoryzacji. Również mamy certyfikat Q1, czyli to jest ten kwalifikowany dostawca dla Deutsche Bahn. Wiele dopuszczeń na różnego rodzaju rynki, ponieważ no właściwie wchodząc na jakiś tam rynek, to trzeba mieć dopuszczenia do danego sektora, do danej branży, na danym rynku. Także no wszystkie właściwie wymagane certyfikaty, znaczy nie jestem w stanie nawet wszystkiego teraz Państwu powiedzieć, ale na stronie internetowej mamy zamieszczone wszystkie certyfikaty, które mamy, posiadamy w firmie. Tutaj w powiecie żywieckim najstarszą firmą. Nie sprawdzałem, jak to się kształtuje na tle całego kraju, ale podejrzewam, że jesteśmy gdzieś tam w czołówce listy tych najstarszych funkcjonujących firm. Natomiast jeżeli mówimy o samym rynku, no to zawsze jest mało. Zawsze tego rynku jest sporo. I cały czas, dlatego tak jak mówiłem, staramy się gdzieś walczyć o nowe rynki zbytu, pozyskiwać nowych naszych odbiorców i rozszerzać asortyment, który dostarczamy do naszych dotychczasowych odbiorców, bo czasami byli ukierunkowani tylko na pewien asortyment naszych wyrobów. Staramy się przy jakichś spotkaniach, rozmowach zachęcać ich również do innego asortymentu, żeby również próbowali rozwijać. I tak właśnie między innymi z Wirt Industry, o którym wspominałem, firma niemiecka, po takich właśnie gdzieś tam uzgodnieniach naszych wspólnych bardzo dużą dynamikę odnotowaliśmy. To są już nie setki procent, ale już tysiące procent przyrostu w skali roku 11 do 10 i tak jak powiedziałem, ten rok nam się utrzymuje, a nawet powiedzmy, no może już nie z taką dynamiką, bo to się tak nie da cały czas, ale na pewno jeszcze będziemy mieli tą dynamikę i powinien być jeszcze większy obrót z naszym klientem. Takich zawodów, które my potrzebujemy, to ludzi w takich zawodach się teraz już nie kształci. Zlikwidowano szkoły zasadnicze, technika i w tym momencie przeważnie przyuczamy sami ludzi. Czyli każdy zawód, każde wykształcenie jest akceptowalne przez nas, ale pod warunkiem, że ktoś ma ochotę i chęć do pracy. A korzystając znowu z tego bogatego doświadczenia naszych starszych pracowników, staramy się odmładzać tą naszą załogę. Przyjmujemy nowych ludzi, którzy uczą się i doskonalą przy tych fachowcach, którzy doskonale już wiedzą, jak tą maszynę pogłaskać, z której strony w nią uderzyć, żeby ta śruba wychodziła tak, jak ma wychodzić. Takie działania były podejmowane tutaj na szczeblu miasta przy udziale burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora. Były spotkania również z przedstawicielami oświaty. Brała udział w tych spotkaniach nasza pani kierowniczka działu administracyjno-personalnego, która zajmuje się rekrutacją pracowników. Natomiast no, po tych rozmowach jakiegoś takiego efektu na razie nie widać. No, my też nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdego roku przyjmiemy odpowiednią liczbę ludzi, no, odpowiednią liczbę pracowników. To zależy też od tego, ilu ludzi nam odchodzi, ponieważ no, mamy ten poziom zatrudnienia, który staramy się utrzymywać, nie chcemy zwiększać zatrudnienia w firmie. Natomiast przy takich naturalnych odejściach emerytury, renty, wtedy uzupełniamy brakujących nam pracowników.
Bardzo mała jest fluktuacja, mało pracowników odchodzi od nas z firmy. Tak jak mówiłem, widać takie spore przywiązanie, utożsamianie się z firmą. Także nie mamy tej rotacji pracowników. W związku z tym, tak jak powiedziałem, no trudno mi tutaj zagwarantować na przykład szkole, że jeżeli otworzą jakąś tam klasę, to ja im gwarantuję, że 10-20 pracowników co roku przyjmę. Także tutaj no to też jest pewne takie utrudnienie. Ja również serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję za takie liczne przybycie i zainteresowanie naszą firmą. I mam nadzieję, że firma się Państwu spodobała. Ciekawy artykuł gdzieś tam w prasie Państwa znajdziemy. Zapraszam do dalszej współpracy z nami. Jeżeli Państwo będziecie tylko mieli czas, ochotę i będziecie chcieli coś napisać o Przemyśle, o tym, co się dzieje tutaj na terenie Żywiecczyzny, serdecznie zapraszamy.